czerwonych serduszek i całej oprawy związanej z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy nie zabrakło w niedzielę 28 stycznia również w Trójwsi Beskidzkiej. Przez kilka lat w Trójwsi w ogóle nie było WOŚP-u, także udało się nam to reaktywować. Nasz skład składa się z 4 osób. Jest to Bartek Jałowiczor, jest to Michał Ligocki i Aneta Karwacka. Już gdzieś tam wcześniej mieliśmy wspólną możliwość tworzenia różnych akcji. Zazwyczaj to były jakieś akcje, no zazwyczaj dobroczynne, czy wspieraliśmy chore dzieci, czy wspieraliśmy chorych dorosłych. I myśleliśmy już o tym w tamtym roku, gdzieś ten plan z różnych względów się przesunął. I w tym roku spięliśmy się mocno do pracy i udało się nam utworzyć ten sztab. Dzięki wszystkim sponsorom, lokalnym firmom, karczmom, osobom, które gdzieś tutaj wszędzie dookoła widzicie, myślę, że udało się nam zrobić fajną imprezę. Udało się nam zaangażować szkoły, udało się nam zaangażować firmy małe, duże. Założenie było takie, że ma być ściśle folklorystyczne, czyli to, co u nas no, jest najpiękniejsze, takie prosto od serducha. Zaczęliśmy od naszych trąbit, czterech panów. Rozpoczęło nasz cały program od występu na scenie, zagrali na pięknych trąbitach. Potem Karol Wiercigrok ze swoimi uczniami tutaj z naszych lokalnych takich różnych kółek zagrali hymn WOŚP-u na heligonkach, na perkusji. Było też tam dwóch panów skrzypków. I później na scenę wkroczyła nasza cudowna Aneta Legierska, która swoją prezencją uświetniła świetnie tą imprezę. Potem były wszystkie dzieci z lokalnych małych kółeczek. Dzieci z Opapa z Koniakowa, mała Jetelinka, mały Koniaków i Stebna. I poprzez właśnie pokazanie tego naszego folkloru wydaje mi się, że no po prostu serducha każdemu mocniej zabiły, jak te małe dzieci takie rozweselone na tej scenie dały po prostu 100% z siebie. No był to cudowny występ, piękny. I potem poszczególnie występowały nasze kapele. Byli jacy tacy, byli Młodzi Gniewni, Beskid Banda. W międzyczasie odbywały się też licytacje, licytowaliśmy wszystkie nasze lokalne produkty. Był kosz dobroci od willi na przykład pod Lipami i tam były szynki, schaby, wszystkie jakieś takie wędzonki. Mieliśmy koniakowskie stringi, oczywiście kojarzone tutaj z naszym regionem. Mieliśmy piękne krzesełko, taboret, jak kiedyś mieli nasi dziadkowie, ręcznie malowane. Mieliśmy pączki, tak zwane krepliki po naszemu. Mieliśmy tort w kształcie serca. Mieliśmy również od Piotra Żyły kurtkę z autografem i wiele, wiele innych. Po wstępnym podliczeniu w skarbonkach, a także z licytacji i e-skarbonki znalazło się około 50 tysięcy złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystkie licytacje, których wartość początkowa przykładowo była 100 zł, zakończyła się przykładowo na 800-900 zł, także ileś tam procent mamy nadwyżki. Ilu wolontariuszy tutaj macie w sztabie? Jako sztab, który po kilku latach wznawia jakby działanie tutaj na Trójwsi, otrzymaliśmy tylko 10 wolontariuszy, także ta ilość jest bardzo mała. Mieliśmy też 4 puszki firmowe, które były tutaj w naszych lokalnych karczmach. Także w sumie było 14 skrzynek dostępnych na naszym, 14 puszek dostępnych na naszym terenie. Światełko do nieba w aranżacji Teatru Ognia Inferis na szczycie Złotego Gronia było gorące i widowiskowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.